Young Power, siła rekordu, siła młodego rekordu. Dziś przed kamerą dwaj zawodnicy z rocznika 2006, podopieczni trenera Krzysztofa Biłki, Maciej Figura i Patryk Łach. Panowie, od jak dawna w rekordzie? Ja już 2 lata kończę, więc nie jest to dużo, ale jestem zadowolony. A co skłoniło Cię do tego, żeby przywdziać barwy rekordu? Na pewno jednym z czynników była szkoła, ponieważ zależało mi na dobrych nauczycielach i ocenach. A w Twoim przypadku, Patryk, to już od zawsze w zasadzie w rekordzie, prawda? No, 8 lat. Jak miałem 6 lat, to przyszedłem tu na pierwszy trening na szkółkę. Po pierwszym treningu od razu dostałem się do klubu, no i tak to już poszło, że do 7 klasy w szkole jestem. Pomówmy chwilę o samej piłce. Na jakich pozycjach gracie na co dzień? Ja na środku pomocy. Również. A, czyli konkurencja? Nie powiedziałbym. Gramy na środku, lecz Patryk na 10, ja na 8. No. Czyli uzupełniacie się. Dokładnie. A jak ze zrozumieniem boiskowym? Komunikacja jest bardzo dobra, ponieważ już gramy ze sobą te 2 lata. Praktycznie Maciek cały czas gra na środku, ja również, więc komunikacja jest dobra. Jakieś wzorce piłkarskie? No pewnie, Leo Messi to jest mój wzór. Ja Patrick Vieira jeszcze za czasów, jak grał w reprezentacji Francji. To trochę odjechaliśmy w świat, a takie bliższe cygańskiemu Lasowi? Mój tata grał kiedyś w rekordzie, to on jest takim moim wzorem do naśladowania. No ja bardziej, jeżeli chodzi o na przykład futsal, to Michała Marka bardzo podziwiam za tą grę na tym piwocie, ponieważ to jest bardzo ciężka rola, a spisuje się jest moim zdaniem najlepszym pivotem w Polsce. No właśnie, skoro poruszyliśmy wątek futsalowy, to gdybyście mieli dokonać wyboru już dziś, jaki by to był wybór z Waszej strony? Ja zostałbym chyba przy boisku naturalnym. No ja trawa też. A jakie zamierzenia na najbliższe tygodnie, miesiące, wakacje nadchodzą? Dużo roboty na pewno, jeszcze treningi, trzeba wrócić do formy po tej przerwie dłużej. Niby jednak te kilka miesięcy, ale to jest niesamowity czas. To znaczy, teraz jest jeszcze ten przedłużony okres przygotowawczy do ligi, bo zaczynamy chyba w lipcu. No i teraz jeszcze przez ten miesiąc wakacji będzie można odpocząć i zregenerować siły, żeby na ligę wejść. Z pełnymi siłami. No a na koniec zapytam, jak świadectwa? Bardzo dobre. Dobre z paskiem.